Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie na kolejnej z bardzo licznych debat, dyskusji panelowych w ramach Igrzysk Wolności. Temat pozornie abstrakcyjny, a w rzeczywistości dotykający no, najbardziej palących kwestii naszej współczesności. Antropocen, a reakcja nauk społecznych. Mamy czwórkę bardzo znakomitych gości i zaledwie 58 minut rozmowy, więc przejdę od razu do meritum. A, zaznaczę jeszcze, będziemy rozmawiali każdy w swoim języku, to znaczy nas czwórka z Polski będzie mówiła po polsku, a pan profesor Kin po angielsku. Gdyby ktoś z Państwa sobie życzył, to powinny być zestawy do tłumaczenia słuchawkowego na tuż obok sali. Antropocen to jest pojęcie świeże, ale takie, które zrobiło wielką karierę w ostatnim dwudziestoleciu. Użył go, no, są kontrowersje, kto dokładnie pierwszy, ale Paul Kracen, holenderski chemik, użył go na określenie takiej epoki, czy jednostki czasu geologicznego, w której to gatunek ludzki stał się siłą wpływającą na geologiczne dzieje Ziemi. Wnioski z zastosowania tego pojęcia są takie oto, w największym skrócie, że żyjemy w epoce już po holocenie, epoce, w której oddziaływanie gatunku ludzkiego, gatunek ludzki stał się najważniejszym aktorem wpływającym na i na atmosferę, i na geosferę. To znaczy, że granica pomiędzy naturą a człowiekiem jest tak naprawdę zamazana, nie ma większego sensu, że nie możemy być, to ciekawy paradoks, w antropocenie nie możemy być antropocentryczni, to znaczy w tej epoce musimy zastanawiać się nie tylko nad losem własnym jako gatunku, ale także nad losem gatunków pozostałych, gdyż ich trwanie na Ziemi, ich funkcjonowanie jest nierozerwalne z naszymi warunkami życia. No i musimy o świecie myśleć w kategoriach systemowych, o zależnościach w tym świecie i w zależnościach między, no właśnie, przy całej umowności tych pojęć między człowiekiem a naturą. Będziemy dyskutować o tym, jak się ta epoka ma do tego, jak powinny na nią zareagować nauki społeczne i mamy tutaj przedstawicieli nauk różnych. Mamy filozofkę, mamy przedstawiciela nauk politycznych, przedstawicieli nauk socjologicznych. I w związku z tym zacznę może od pytania do naszego gościa z Australii, pana profesora Johna Kina. To będzie zresztą pytanie dla wszystkich naszych uczestników, ale pana profesora pierwszego poproszę o odpowiedź. Czy antropocen to jest w ogóle właściwe pojęcie do opisywania kondycji współczesnej? Bo niektórzy autorzy, tacy jak Jason Moore albo Donna Haraway, mówią, że no, antropocen to sugeruje, że to ludzie przebudowali, przemienili, przekształcili świat. Ale wtedy należy zapytać, którzy ludzie? Czy nie byli to może biali, bogaci mężczyźni z krajów wysoko rozwiniętych, a mieszkańcy wszystkich płci krajów południa na przykład nie mieli, to znaczy odczuli skutki tych przemian, ale nie byli ich sprawcami. Krótko mówiąc, antropocen, kapitałocen, a może jeszcze jakieś inne pojęcie dobrze opisałoby kondycji, w jakiej się znajdujemy. Dobry wieczór, panie i panowie. Wydaje mi się, że jest to okres, w którym jest to, co francuski filozof nazwał zmaganiem klasyfikacyjnym. Są wysiłki, żeby znaleźć język, terminy,
które opiszą, które nazwią, które pozwolą zrozumieć tę przyspieszającą destrukcję biosfery, w której żyjemy. I są oczywiście nazwy konkurencyjne. Wspomniał pan o Donnie Haraway, która mówi o fulocenie. Ostre słowo, żeby wypowiedzieć je w dowolnym języku. Inni twierdzą, że jest to wszystko związane z kapitalizmem, kapitalocen. Bruno Lasur, który ostatnio odszedł, tydzień temu zmarł, był pewien, że terrestrial, czyli koncepcja ziemska, jest lepszym sposobem opisania. Antropocen to jedno z tych słów. Moje spojrzenie jest takie, wydaje mi się, że jest to jedno słowo pośród wielu. W moim postrzeganiu jest to okres, w którym powinny być 100 albo 1000 kwiatów, które zakwitną. Ta klasyfikacja będzie trwała, ta walka klasyfikacyjna. I ostatnia kwestia dotycząca antropocenu. Nie mam za dużo czasu. Dla mnie nie jest to adekwatny termin i nie może być, to główne słowo, które opisuje, które wychwytuje wszystko. Ma konotacje antropocentryczne. Jest jakiś narcyzm w tym, wierząc, że holocen się skończył, który zaczął się 10 tysięcy lat temu, a teraz mamy nową erę geologiczną. Jest również problem obecnego nastawienia, tak arogancji. Skąd wiemy, że my teraz jesteśmy głównym elementem napędzającym tę erę geologiczną, kiedy jesteśmy na początku? I na koniec, już to pan wspomniał, kiedy mówi się o antropocenie. Sugeruje to, że wszyscy ludzie są równo odpowiedzialni za nakręcanie tego zniszczenia. W rzeczywistości zależy to od tego, jak się spojrzy na statystyki. Nie więcej niż 1/5 populacji światowej, jeżeli chodzi o konsumpcję, o wydobywanie zasobów. Nie więcej niż 1/5 tej populacji, tego gatunku. Ja mam otwarty umysł, jeżeli mogę powiedzieć jeszcze jedną ostatnią rzecz, dobrą rzeczą związaną z antropocenem i tą całą dyskusją jest to, że zmusza nas do tego, żeby zobaczyć, że wiele ze znanych słów w naszym słowniku musi być poddać przemyśleniu. Demokracja, podam przykład. Pisałem o przeszłości, mówiłem o przeszłości, opowiadałem o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości demokracji. Jest to na bardziej antropocentryczne, ideał antropocentryczny znany człowiekowi. Co może być bardziej antropocentryczne niż ludzie jako tacy, suwereni, suwerenna władza, która może zdecydować na naszej planecie, jak należy rozdzielać tę władzę, jak ją wręczać, obsługiwać, procesować. Demokracja się musi zmienić i to jest, tego dotyczy jedna z moich prac. Jak przełożyć znaczenie demokracji, żeby nie była antropocentryczna. I dzięki tym wielkim dyskusjom od roku 2000, dwóm dekadom dyskusji, byliśmy zmuszeni do tego, żeby przemyśleć te kluczowe słowa. Społeczeństwo przeciwko natura, prawa człowieka, demokracja. To wszystko są kandydaci na to, żeby je redefiniować. W wątku, to znaczy, kto powinien być w demokracji reprezentowany i czy to jeszcze będzie demokracja. Wrócimy w kolejnej rundzie, a teraz poproszę o reakcję, odpowiedź pana profesora Radosława Markowskiego. Ja trochę porządkujących rzeczy. Po pierwsze, termin antropocen i to, co opisują nauki ścisłe, to nie jest to, czy nam w naukach społecznych się to podoba, czy nie. To oni stwierdzili i ja państwa
informuje, że w tym roku, albo jeśli nie zdążą w następnych, Międzynarodowe Geologiczne Towarzyszenie uzna formalnie w tej mapie i czasie tych epok różnych geologicznych, że rozpoczął się antropocen, a skończył się holocen. Ślady, to znaczy największe zdanie, które tam pada, jest: człowiek stał się czynnikiem geologicznym, i oni to udowadniają w skałach, w lesie, w różnych warstwach ziemi. Teraz nasz tytuł jest Wyzwania antropocenu, a reakcja nauk społecznych. Ja już 3 lata temu na jakiejś zagranicznej, międzynarodowej konferencji mówię, że to jest fantastyczny okres dla nas z nauk społecznych, bo nagle po wielu, wielu latach ci z tych nauk ścisłych, którzy zawsze nami troszkę gardzili, że my nie mamy praw, nie mamy tego, nagle nam mówią, to jest epoka człowieka. No a jak człowieka i chemik, i fizyk, i geolog, i biolog się za to biorą, to my, psychologowie, socjologowie, politolodzy, jesteśmy tymi, którzy mogą pomóc naukom ścisłym w rozumieniu, co ta bestia, na czym ta bestia polega i co ona tu zrobiła. Teraz, wielkim definicyjnym momentem jest to tak zwane Great Acceleration, to wielkie przyspieszenie, które ma miejsce od roku 50. Oczywiście umownie, bo w geologicznych okresach nie można dokładnie roku i godziny podać. Ale to, co jest ewidentnie widoczne, to to, że te 8 miliardów, że ten przyrost demograficzny ma się nijak do tego, jak rośnie konsumpcja tych ludzi, którzy żyją na świecie. Jest taki piękny graf, którego nie mamy czasu pokazywać, który pokazuje, że tak, ludzkość rośnie, ale geometrycznie albo jeszcze bardziej rosną różne parametry konsumpcji Homo sapiensa. Tenże Bruno Latour, który niestety wiele wspaniałych rzeczy napisał, on miał 2 terminy takie, które nas upominał. Jeden to jego koncepcja critical zones. On mówił coś takiego, że my sobie jako ludzie nie zdajemy sprawy, że my możemy właściwie żyć od poziomu morza do 5 kilometrów w górę i tyle. Jak chcemy dalej, to musimy jakieś rakiety, butle i tak dalej. Nie ma w ogóle życia dla nas poza tą cieniusieńką warstwą, którą nazwał critical zone. I drugie, już kończę, to jest jego takie bardzo ładne obrazowe powiedzenie, że właściwie to ta ludzkość powinna ponownie wylądować na tej planecie, rozejrzeć się, co zrobiła, i na nowo sobie zdefiniować, co warto robić, co nie. I oczywiście to ma bezpośredni związek w całej tej reakcji nauk społecznych, o której jeszcze później z perspektywy na przykład politologii czy ekonomii parę słów będę chciał powiedzieć. To wygląda to tak, że nauki społeczne muszą na nowo przemyśleć paradygmatycznie, kim ten człowiek jest, i przyłożyć to do modernizacji nowoczesności, a zwłaszcza ubocznych, negatywnych skutków, których żeśmy się nie spodziewali, a które są bardzo liczne. Dziękuję bardzo. Pani profesor Katarzyna Lazari-Radek. Czy to jest adekwatne pojęcie na opisanie naszej kondycji? Szanowni Państwo, filozofia rozwija się jednak spokojniej i wolniej. I etyka tak samo. I tak jak tutaj słuchałam moich przedmówców, to myślałam sobie o tym, że filozof patrzy na to jednak jak na jakiś kontinuum, takie dosyć spokojne. Ta myśl, że byliśmy w centrum, jest od zawsze, prawda? To z filozofii greckiej, że człowiek jest miarą wszechświata, prawda? Wszystkiego. Natomiast w związku z tymi wielkimi zmianami, o których tutaj pan profesor wspomniał, to filozofia i etyka oczywiście zastanawiają się, jak odpowiedzieć. I te odpowiedzi tu będą koncentrowały się przede wszystkim na problemach globalnych, czyli na roli samego człowieka, na traktowaniu przyrody, prawda, na tym, czy zwierzę inne oprócz tego ludzkiego jest na przykład podmiotem moralnym, czy rzeka, drzewo, czy góra może być osobą prawną. To są te problemy, które pojawiają się wraz z rozwojem tym technologicznym. Ponieważ to, że my zawsze stawialiśmy siebie na pierwszym miejscu,
to tak było. Natomiast nigdy nie mieliśmy takich mechanizmów, takiej techniki i takiej możliwości, żeby po prostu zniszczyć no, nie tylko najbliższe środowisko, bo to oczywiście zawsze robiliśmy, ale cały swój dom, prawda, całą planetę. Ale tu, jeżeli chodzi o same terminy, to wydaje mi się, że nam one tu wiele nie dodają. To są te kwestie moralne, które będą dla nas najciekawsze i które trzeba rozwiązać. Natomiast oczywiście pojęcia możemy używać stare. Pan Szymon Bujnalski. Od początku tego naszego właśnie wielkiego wpływu na planetę zlikwidowaliśmy, czy doprowadziliśmy do zniknięcia połowy raf koralowych, do połowy terenów podmokłych, do połowy lasów deszczowych. Połowa żyznych terenów jest przez nas przeznaczana na rolnictwo, z czego 3/4 na produkcję mięsa i na biało. 80% mamy też mniejszą populację zwierząt słodkowodnych. Listę takich zmian, do których doprowadził człowiek, moglibyśmy ciągnąć i ciągnąć. Więc tak, jesteśmy tym czynnikiem, który zmienia ziemię i to zmienia bardzo szybko, w błyskawicznym tempie. Gdybyśmy ścisnęli historię Ziemi, te 4,5 miliarda lat do roku kalendarzowego, to rewolucja przemysłowa, te jakieś mniej więcej 150 lat temu, pi razy drzwi, zaczęła się sekundę temu. I tyle wystarczyło, byśmy tak wpłynęli na to, jak funkcjonuje Ziemia, jak zmieniamy klimat i tak dalej. Więc myślę, że jak najbardziej jest uprawnione mówić o antropocenie. Tutaj pan profesor Kin mówił, że to może być trochę aroganckie uważanie, że właśnie ludzie mają taki wpływ, że stawianie siebie jako pępek tego świata. A ja myślę, że udawanie, że tak nie jest, że tego wpływu naszego nie ma, byłoby odwracaniem oczu od problemu. Bo musimy się z tym zmierzyć, żeby szukać rozwiązań na lepsze jutro, musimy zdać sobie sprawę, jak napsuliśmy wczoraj i jak psujemy dzisiaj. I ten nasz wpływ jest naprawdę, jak podałem chociażby te przykłady, gigantyczny. Mogę też w ramach właśnie ciekawostki dodać, że tempo zmiany klimatu, ocieplania się Ziemi jest największe od czasów, gdy w Ziemię uderzyła asteroida i zlikwidowała dinozaury. Więc no jeżeli to nie jest czynnik, jeżeli jesteśmy drugim po dinozaurach, tak, po asteroidzie, drugim najgorszym, co spotkało Ziemię w ciągu tych dziesiątek milionów lat, no to jeżeli tego nie nazwać wpływem właśnie tak gigantycznym, który zasługuje na miano antropocenu, to tak naprawdę nie wiem co, ale myślę, że to o tym jeszcze będzie można mówić, będziemy pewnie mówić trochę później, ale antropocen traktuję jako konsekwencje trochę, a przyczyną nazwałbym kapitałocen, bo to właśnie jest clue tego wszystkiego, źródło tych problemów, które sprowadzamy na Ziemię. A to ja od razu dopytam ad vocem, bo wiem, jaki jest dyżurny argument wtedy, jak się tak mówi, że kapitałocen, a Związek Radziecki to nie przekształcał klimatu? Ale no okej, no z takim argumentem ja przyznam się nie spotkałem. Myślę, że nie na taką skalę. Myślę, że trzeba patrzeć na po prostu te procenty, na te miliony ton, gigatony dwutlenku węgla, które emitujemy i trzeba patrzeć na to, czemu to służy. Służy temu, żeby część ludzi, garstka ludzi miała coraz więcej kosztem tak naprawdę miliardów w pewien sposób. Znowu ja jestem dziennikarzem, który skupia się na kryzysie klimatycznym, więc jakby tutaj mam najwięcej danych, powiedzmy, zebranych, no to mogę przytoczyć taką, że 1% najbogatszych ludzi na świecie odpowiada za 2 razy większe emisje niż połowa najbiedniejszych. Więc ujmując to w jakieś liczby, tak, to mówimy o kilkudziesięciu milionach bodajże czy ludzi, tak, którzy mają większy wpływ niż kilka miliardów. Więc
I to jest powiązane z tym, kto ile zarabia, kto do czego dąży w życiu, jakie ma aspiracje i po co zarabia te pieniądze, co chce z nimi robić. Więc też właśnie pojawia się ten wątek o tym, że ci biedniejsi ludzie cierpią, choć nie oni za to odpowiadają. Prawda, ale myślę, że takim głębszym pytaniem, które warto sobie zadać, jest, do czego ci biedniejsi ludzie chcą dążyć? Bo jeżeli modelem, jakby wzorem do naśladowania ma być dla nich Zachód, pogoń za pieniądzem, pogoń za samochodami, lataniem samolotem, nadkonsumpcją i tak dalej, no to nie jest kwestia tego, że oni chcieliby jakby żyć spokojniej, tylko że nie mogą psuć tak jak my, bo nie mają tylu pieniędzy. Więc myślę, że ta kwestia tego, do czego dążymy i jakie mamy aspiracje względem życia, co jest dla nas istotne, jest kluczowe w rozumieniu tego wszystkiego. To może ja sobie pozwolę tutaj przerwać, nie dlatego, że pan redaktor poruszył kwestie nazbyt radykalne, czy też sprzeczne z ideologią panującą na Igrzyskach Wolności. Po prostu o to, jak wyjść z tej sytuacji, o jakieś przesłanki dla nadziei na przyszłość zapytam na końcu. A teraz chciałbym zapytać o ten wątek, który już tu wybrzmiał, to znaczy kwestia tego, że kto spowodował tak głębokie zmiany, czy ludzie i czy którzy ludzie, to jest jedna rzecz, a druga jest, to jest pytanie już praktyczne, praktyczno-polityczne, skoro świat, w którym żyjemy, w którym funkcjonuje cywilizacja ludzka, jest w sposób szalenie skomplikowany za pomocą rozmaitych sprzężeń zwrotnych, uwikłany w otoczenie, skoro relacje z różnymi podmiotami dookoła, Bruno Latour mówił o aktorach nieludzkich, skoro to wszystko decyduje o tym, o sterowności naszego systemu, o tym, czy on będzie w stanie się podtrzymywać i zarazem zależności są bardzo złożone, no to pojawia się oczywiście pytanie, czy w sferze politycznej, jeśli chcemy prowadzić taką bądź inną politykę od dziesiątek i pewnie setek lat myśliciele, uczeni spierają się, kto powinien decydować o biegu spraw w ramach wspólnoty, w ramach społeczeństwa, w ramach wspólnoty ludzkiej. No teraz dochodzi jeszcze dalsza komplikacja, czyli właśnie ci aktorzy nieludzcy. No i to jest pytanie filozoficzne, ale też politologiczne. Kto i przez kogo powinien być w takim współczesnym świecie tych nieredukowalnych złożoności reprezentowany, prawda? Kto ma mówić w imieniu rzeki, od której biegły, od której głębokości nurtu zależy to, czy my na przykład będziemy w stanie żyć. Znaczy zależy nie tylko to, czy będą tam mogły żyć ryby, ale też czy my będziemy mogli żyć, prawda? Czy mamy już jakieś choćby zalążki pomysłów na to, jak ten problem reprezentacji tych, którzy nie głosują, nie wypowiadają się, nie mówią zrozumiałym dla nas językiem, jak ten problem rozwiązać? Czy mogę prosić? Dziękuję bardzo. Ja już odpowiadam na to pytanie. Chcę dopowiedzieć tylko, że taka refleksja, jak myśmy przegapili ten moment, ona pod nurtem maldevelopment. Państwo znajdziecie mnóstwo książek z lat 70. i 60. nawet. Mertona teoria dewiacji też, gdybym miał czas, to bym pokazał, jak tam się pojawia ten wątek, jaki typ kapitalizmu. Ale wracając do tego, co się dzieje w sferze pomysłów politycznych, to chcę powiedzieć tak, uruchomiłem taki projekt, który na razie wisi, który się nazywa Representing Silence 2.0. My w politologii zajmowaliśmy się od dawna milczącymi mniejszościami, ludźmi wykluczonymi. Zastanawialiśmy się, jak ich włączyć w ten obieg, żeby w parlamentach mieli coś do powiedzenia. Dzisiaj, jak słusznie pan redaktor tu powiedział, mamy do czynienia z problemem, jak reprezentować naszych braci wilczków, lisów i te 3% dzikich zwierząt, które stanowią o tym świecie. Pomysły są różne. Do ekonomistów mówiłem niedawno, że muszą się liczyć z tym, że za chwilę ekonomia może się stać subdyscypliną ekologii.
A jeśli chcą bardziej software'ową, taką miękką wersję tego, co chciałem powiedzieć, to na pewno ekonomia musi być wrażliwa ekologicznie. I w tej literaturze o antropocenie jest taka ładna przypowieść, która mówi tak, rynki w ogóle okazały się, rynkowy kapitalizm fajny w decyzjach, jak produkować i co i gdzie to przemieszczać, ale okazały się fatalne wtedy, kiedy liczyli koszty. Oni nie liczyli kosztów właściwie i dlatego dzisiaj na uniwersytetach zachodnich pojawia się nowy przedmiot, Anthropocene Accountability, rozliczalność antropocenowa. Która, albo Anthropocene Governance, już takie przedmioty wykładają i dotyczy to tego, żeby uwzględniać, że natura nie jest bezkosztowa, że to nie jest zerowy koszt, to trzeba uwzględniać w rachunku. Jakie są inicjatywy politologiczne? Bardzo śmiałe. Trzecie, izby parlamentów, gdzie głównie ludzie młodzi mieliby prawo weta, wobec tego, co, przepraszam, staruchy w parlamentach uchwalają pod siebie i nie mają i mają w nosie to, co będzie za lat 50. A wracając do tego projektu Representing Silence 2.0, to chcę powiedzieć tylko tyle, że to jest cała wielka problematyka, jak kształcić do zawodów, które byłyby autoryzowane i legitymizowane jako te zawody, które mogą mówić w imieniu owej rzeki. Rzeki mają osobowość prawną w Nowej Zelandii i w Indiach już i inne podmioty natury także. I ten wielki problem, który z tym się łączy, oczywiście jest taki, że to jeden bardzo trudny do zrozumienia przez gatunek Homo sapiens, że to ma nie być z punktu widzenia jak rzeka czy las służy człowiekowi dobrze, tylko jak pomimo tego, co człowiek by chciał, mamy bronić tych rzek i lasów. Ale do tego potrzebne są specjalistyczne zawody dobra publicznego, jakieś zaufania publicznego, które byłyby legitymizowane, reprezentowane w ciałach przedstawicielskich i miały prawo weta wobec nieodpowiedzialnego zachowania gatunku, który nadal chce ciąć, wyrzynać, produkować. 500 milionów ton aluminium naprodukowaliśmy. Jak ładnie ktoś kiedyś powiedział, to jest mniej więcej tyle, co folią aluminiową możemy przykryć Chiny i Gobi w Mongolii, prawda? To natura nie produkuje takich rzeczy. Natura sobie słabo radzi z tymi nowymi pierwiastkami. To my produkujemy te śmieci i potem nie wiadomo, co z nimi zrobić. Także to jest wielkie wyzwanie. Są nowe przedmioty, nowa refleksja. Także bardzo wiele w politologii, zwłaszcza związane z tymi izbami, które miałyby prawo weta. Dziękuję bardzo. Tak, pan profesor przytoczył tę kwestię, że natura sobie niezbyt dobrze radzi z tymi naszymi tworami. No, rektor Bujalski mówił o liczbach, to może warto powiedzieć, że minerałów naturalnie w przyrodzie występuje bodaj 5300, a tych sztucznych związków, które człowiek wytworzył, jest 180 tysięcy różnych rodzajów, także faktycznie tutaj uzupełniliśmy skład ziemi no w takim wymiarze rzeczywiście rzędu wielkości, tak, i kilku rzędów wielkości. To ja zapytam teraz profesora Johna Keena, no właśnie, o te reprezentacje innych niż ludzie. Czy to jest jakiś, pan profesor zajmuje się kryzysem demokracji chyba przede wszystkim. Czy ta refleksja o reprezentowaniu kogoś innego niż ludzie, innych podmiotów niż ludzie w reprezentacji, ona w demokracji, ona przybliża nas do rozwiązania obecnych kryzysów? Tak, nie mogę. Zanim powiem o reprezentacji, muszę powiedzieć jeszcze dwie rzeczy o dotychczasowej dyskusji. Jedna z nich to jest jeden obszar, w którym antropocen, koncept antropocenu ma zastosowanie, to kwestia nuklearna. W Japonii toczy się dyskusja o tym, że jest to najważniejszy czynnik
prowadzący do zniszczenia biosfery, w której zamieszkujemy. Było ponad 500 eksplozji nuklearnych pomiędzy rokiem 45 a 63. Kilka z nich, kilkaset kilometrów od miejsca mojego urodzenia. Mój ojciec zmarł na raka spowodowanego przez te bomby. Drugi punkt, który jest bardzo ważny w antropocenie, to powinniśmy być nieco bardziej skromni odnośnie do nauk o Ziemi. Jeżeli przeczytamy Davida Archera, mówi, że są cykle węglowe bardzo złożone, że są dynamiki, like cykl Milankowicza, w którym jesteśmy zmuszeni do myślenia o planecie jako krążącej, cyrkulującej, i wskazuje, że 10 tysięcy lat temu Ziemia była cieplejsza niż teraz, potem była epoka lodowa. To, co robimy, to prawdopodobnie odkładamy w czasie epokę lodową. Więcej skromności, kiedy mówimy o antropocenie, i zwracanie uwagi na jedną z zabójczych dynamik. Reprezentacja. W historii demokracji starożytne zgromadzenia Greków nie miały słowa oznaczającego reprezentację. Połączenie słów reprezentacja i demokracja zaistniały pod koniec XIX wieku, kiedy pojawiła się demokracja reprezentacyjna, wyborcza. Oznaczało to, że demokracja była samorządem ludzi poprzez wybrańców swoich, poprzez wybory, przez tworzenie parlamentów. To wszystko znamy. Nigdy nie zdarzyło się wcześniej w historii demokracji to, co dzieje się teraz. A mianowicie, że nie tylko mamy wielką dyskusję odnośnie rozszerzenia słowa reprezentacyjny, reprezentacja na nasze relacje z biomami, w których mieszkamy, ale mamy też wiele praktycznych innowacji, które przedtem nie miały miejsca w demokracji. Jeśli mamy jakąkolwiek nadzieję dla nas na tej planecie, wydaje mi się, że to jest ten obszar, gdzie nauki społeczne i aktywiści polityczni mogą połączyć swoje siły i przyjrzeć się katalogowi, spojrzeć na zakres reprezentacji eksperymentu, gdzie my, ludzie, skromnie, w sposób relacyjny wykorzystamy język reprezentacji po to, żeby włączyć nie tylko rzeki, lasy i gatunki, ale tak naprawdę, żeby myśleć o całej biosferze. Na przykład dyskusja o Gai, co do której byłem bardzo aktywny. Eksperymenty praktyczne, no cóż. Szczyty obserwacji Ziemi, sieć monitorowania rafy koralowej, konwencja Aarhus, porozumienia regionalne, globalne, to wszystko są przypadki rozszerzania i redefiniowania demokracji. Demokracja dla mnie to jeden z rewolucyjnych efektów tego okresu. Zmiana paradygmatu. Demokracja, samorząd ludzi mieszkających na takich łatkach ziemi, wybierających swoich przedstawicieli, ale również włączających biomy, w których mieszkają, gdzie jest obrona tych biomów przeciwko interferencji ludzkiej. Jest taki slogan zadystów. Bronimy naturę, przyrodę przed ludźmi. Ten duch
jest częścią tej zmiany, redefiniowania demokracji tak, aby nie była już homocentryczną koncepcją, a pośród najbardziej interesujących praktycznych przykładów, o którym zresztą pisałem niedawno, w najkrótszej historii demokracji, nie opublikowanej jeszcze po polsku. Nazywam to biodemokracją. Jeśli spojrzymy na środek kontynentu, na którym ja mieszkam, jest tam ogromna skała. Bardzo ważne miejsce duchowe dla aborygenów. W ostatnich 2,5 dekadach mamy formę samorządu, który stworzył się w tym obszarze i który chroni tę skałę nazywaną Uluru. Kiedy się jej przyjrzymy, jak wykorzystuje, realizuje swoje uprawnienia, znaczenie wyborów przedstawicieli do ochrony tego kawałka kontynentu, widzimy, że to definiuje każdą definicję książkową demokracji. Są wybory co jakiś czas do komitetu rządzącego ludzi oczywiście. W ogromnej wierze są to osoby czarnoskóre. Jak myślą o swojej roli jako zarządców tego fragmentu ziemi? Nie myślą, że są suwerenem, że są niezależnymi ludźmi, którzy mają prawo robić co chcą. To co robią, to chronią pochodzenie ziemi. Chronią tradycje, które były przekazywane słownie przez wieki, przez przodków. Chronią ten obszar, święty obszar dla przyszłości. To jest właśnie przykład reprezentacji w działaniu. Są przykłady z Nowej Zelandii, północno-zachodniego Pacyfiku, ale rośnie liczba tego typu innowacji, które nigdy przedtem nie zdarzyły się w historii demokracji. Prawda, jeśli mogę to tak ująć, prawda reprezentacji i jej redefinicji jest taka, że przypomina nam ten eksperyment Uluru, przypomina nam, że reprezentacja nie jest identyfikacją. Albo prościej, my reprezentujemy zwierzęta. Mówimy teraz o biomach, w których mieszkamy, używamy języka, nazywamy rzeczy. W szerszym aspekcie możemy mieć całą filozoficzną dyskusję na ten temat. To czyni reprezentacja, to jest proces tworzenia relacji z ludźmi i przedmiotami, biomami, gdzie są nazywane i są wplatane w relacje z nami. To z kolei generuje swego rodzaju szacunek, potrzebę zaufania, potrzebę ochrony przedmiotów, zwierząt i tak dalej. Reprezentacja to, co Edmund Burke, angloirlandzki polityk, wielki pisarz, nazwał reprezentacją wirtualną. Natura nie może mówić, ale może i jest reprezentowana przez wszystkie te eksperymenty polityczne. Jeśli jest jakakolwiek nadzieja dla nas, ludzi na tej planecie, to obrona tych eksperymentów i ich multiplikacja, powtarzanie, gdzie tylko można je wdrożyć. Filozof musi teraz się zapytać, ale czemu? To znaczy, czemu nas to ma interesować? I myśmy oczywiście wyszli od tego problemu, że zmieniamy ziemię w taki sposób, w który nam zagraża i zagraża naszej egzystencji. Ale oczywiście w cały czas interesujemy się sobą. Prawda? To znaczy, jakby nasza perspektywa jest wciąż tą troską o nas. I teraz, jak tu pan profesor wspomniał o tych milczących mniejszościach, no to trzeba sobie powiedzieć, że ten krąg tych
osób, tak? W filozofii osoba to jest ten podmiot moralny, ten, który ma jakąś wartość moralną, się rozszerza. Dla Arystotelesa, słuchajcie, podmiotem moralnym nie był ani niewolnik, ani kobieta. Tak? Jeszcze tam do XIX wieku u nas podmiotem moralnym nie był chłop. W tej chwili wszyscy homo sapiens są w tym kręgu i zastanawiamy się nad tym, jak wprowadzić zwierzęta inne niż ludzkie. Stąd też pomysły moich przyjaciół, prawników, ekologów czy filozofów z Nowego Jorku na przykład, którzy rozpoczęli procesy wyzwalania słoni, szympansów właśnie w oparciu o tą ideę, że ten szympans czy też słoń może być podmiotem prawa. Tak? To znaczy może być osobą prawną. Ale czemu? Co jest wartościowego w nas, w innych zwierzętach, ewentualnie w rzece, w skale, w tej górze, żebyśmy się mieli o to troszczyć? I tak jak mówię, pierwszą odpowiedzią jest ten powrót do nas. To znaczy wiadomo, że my się o to wszystko troszczymy i myślimy o tych rzekach i o czym innym, żebyśmy przeżyli jako gatunek. Ale pytanie dla mnie ciekawsze jest to, czy w innych zwierzętach i czy ewentualnie w tej rzece i czy ewentualnie w tej skale jest coś wartościowego samego w sobie. To znaczy nie ze względu na nasze dobro, bo to jest ten antropocentryzm, prawda, przez który mamy kłopoty, tylko szukamy tej wartości niezależnie od nas, niezależnie od naszego życia, od naszego przeżycia jako gatunku. I muszę wam powiedzieć, że to wcale nie jest takie proste. Bo jak się pytam moich studentów biologii, czemu powinniśmy byli włożyć tyle pieniędzy, żeby na przykład uratować tak zwanego misia pandę, to oni w sumie nie wiedzą. No misie jest bardzo słodki, jak oglądacie filmy sobie tam gdzieś, prawda, czy reelsy w tej chwili z misiem pandą, no to bardzo miło. Przepraszam, że wejdę w słowo, ale może po to, żeby poprawić wizerunek Chińskiej Republiki Ludowej. Nie wiem, w to nie wnikam. Natomiast pytanie jest zasadnicze. Co jest złego na przykład w tym, że niektóre gatunki giną? Może nie ma wcale nic złego. Tak jak nie było nic złego w tym, że dinozaury wyginęły. Może odpowiecie, że właśnie świat powinien być różnorodny. Ale znowu, czemu powinien być różnorodny? Tak? To są też pytania o to, czy temu światu byłoby lepiej bez nas. Co moim zdaniem jest chybionym pytaniem, bo tylko my możemy ocenić, co jest lepsze, a co gorsze. Jeżeli nas nie będzie, to nie będzie komu tego oceniać. I to jest oczywiście, ja wiem jak to brzmi, prawda? To brzmi bardzo antropocentrycznie, ale czy my mamy w ogóle inną perspektywę i czy my mamy podstawy, żeby myśleć niejako w trochę inny sposób? No i taka ostatnia rzecz, o której ja jako filozof myślę, no to jest właśnie to znajdowanie tej wartości. I dla mnie oczywiście ta wartość zasadza się na tym, że czujemy, tak, że jesteśmy istotami i inne zwierzęta są istotami czującymi, w tym cierpienie i radość. Panie redaktorze. To ja bardzo szybko ad vocem do pana profesora. Obecne tempo ocieplenia Ziemi jest zdaniem NASA, nie tam moim, czy gdzieś wyczytałem, tylko publikacja NASA, 20 razy szybsze niż tempo ocieplenia, gdy wychodziliśmy z ostatniej epoki lodowcowej. I gdyby nie wpływ człowieka, to obecnie Ziemia byłaby na etapie lekkiego ochładzania, a nie wzrostu temperatury. Więc ten wpływ nasz naprawdę jest zauważalny. Bardzo, bardzo, bardzo. A wracając do pytania, no to właśnie. Jesteśmy częścią natury. To jest bardzo istotne, żeby to zrozumieć. Nawet każdy z nas składa się z kilkunastu tysięcy stworzeń. Gdyby nie bakterie, gdyby nie grzyby, to by nas tu po prostu nie było. I pierwsze prawo ekologii mówi, że wszystko jest połączone ze wszystkim innym.
to możemy powiedzieć o samym sobie, ale o relacji właśnie przyrody, geosfery, wszystkiego, tak, co się na Ziemi dzieje. Ta układanka była skrupulatnie układana przez miliony, jak nie miliardy, jak nie kilka miliardów lat. Tak, tak, no właśnie, a teraz my nie jesteśmy tym przypadkiem, my jesteśmy tym, co już świadomie wpływa. I jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że właśnie jesteśmy tą częścią przyrody i że składamy się z tylu tych stworzeń. Myślę, że część ludzi też zdaje sobie z tego sprawę, ale niestety to nie jest sposób prowadzenia dyskusji, jaki dotrze do milionów. Taką jakby, nie wiem, świadomość, taką głębię, takie większe zrozumienie, tą bliskość z naturą na poziomie ludów rdzennych, powiedzmy, tak, co jest wspaniałe, cudowne i chciałbym, żeby tak ludzkość funkcjonowała, no ale nie będzie tak funkcjonowała. Jesteśmy za bardzo już w erze technologii, w erze kapitału, w erze rzeczy, posiadania i tak dalej, że nie nauczymy ludzi, jakby wielu ludzi, wystarczająco wielu ludzi tej wrażliwości na naturę i łączenia tych kropek. Więc wydaje mi się, że istotniejsze jest to, co nie chciałbym, żeby tak to było, ale staram się podchodzić do tego pragmatycznie i mój pragmatyczny, analityczny umysł podpowiada mi, że po prostu musimy uświadamiać ludzi, jak bardzo jesteśmy zależni od tego, co właśnie sobie sama ułożyła natura i jak wiele jej zawdzięczamy. Więc jest takie pojęcie jak usługi ekosystemowe. I myślę, że na przykład potrafimy wycenić wartość drzewa, tak, że drzewo w związku z tym, że usuwa zanieczyszczenia powietrza, produkuje tlen, ochładza budynek to i zmniejsza przez to zapotrzebowanie na energię i tak dalej, i tak dalej. Ma wymierne korzyści dla nas. Niestety tak, ten człowiek musi być w centrum tego równania, bo natury dla natury nie uratujemy. Możemy chcieć ratować naturę, jeżeli zrozumiemy, że bez niej my będziemy mieli przechlapane. I to jest bardzo antropocentryczne akurat i bardzo tego nie lubię, ale no tak to widzę, bo gdyby ratowanie planety czy łączenie się z naturą było wystarczające, to już byśmy na tej ścieżce byli. Nie jesteśmy, bo za bardzo się oderwaliśmy od tej przyrody i myślę, że po prostu musimy znaleźć ludzi tam, gdzie są. Większość ludzi nie jest w tym miejscu i prawdopodobnie nigdy nie tutaj w tym miejscu takiego głębokiego zrozumienia, powiedzmy, nigdy nie będzie. Co nie znaczy, że oni chcą upadku planety, że chcą upadku wszystkiego i że im nie zależy. Tylko po prostu nie wiedzą, nie rozumieją, nie znają tych zależności, ale nie muszą ich wiedzieć, żeby nie chcieć upadku świata, przyrody i ludzkości. Więc trzeba po prostu to przekładać na wymierne korzyści znane ludziom, żeby zrozumieli właśnie, że to, co szkodzi naturze, szkodzi nam tu i teraz. Ja właściwie, bo czas widzę, że się kończy, chciałem tylko trzy punkty. Gdybyśmy mieli czas, to o trzech rzeczach jeszcze bym powiedział. Jedna, i nie będę jej rozwijał, to jest to, że my musimy zacząć rozumieć też zwierzęta. I tu mi przychodzi gdzieś w literaturze, natrafiłem na jedno z piękniejszych zdań, jakie udało mi się przeczytać, mianowicie, że ktoś, bohater, powiedział, chciałbym być takim człowiekiem, za jakiego mnie mój pies uważa. Więc i to, ale to i długo moglibyśmy o tym tu rozmawiać, prawda? Te stworzenia żyją alternatywnym, skomplikowane to, co się w mrowiska. Ja nie chcę wchodzić w tą tanią taką z biologii, jestem trochę na bakier. To jest jeden wątek, który bym pociągnął. Drugi wątek to jest znakomity tekst pani Jane Mansbridge w American Political Science Review 2003, gdzie ona proponuje, że jest coś takiego jak surrogate representation, mianowicie, że nie musi istnieć między podmiotem reprezentowanym i reprezentującym bezpośredniego, wyborczego jakiegoś związku,
Może być tak, że gdzie, to dotyczyło jednomandatowych, tych okropnych jednomandatowych okręgów wyborczych, żeby wiecie Państwo, jak w Wielkiej Brytanii ktoś jest urodzony w jednomandatowym okręgu konserwatywnym, może być lejburzystą i całe życie nigdy nie wybrać sobie własnego reprezentanta po prostu, bo taki jest dystrykt, tak? Ale gdzieś tam w Nottingham, gdzie indziej, jest taki, który reprezentuje lewicę i w niego się wkłada to. Chociaż bezpośredniego związku tej delegacji reprezentacji nie ma, prawda? I dokładnie ten sam mechanizm warto rozważać, kiedy my myślimy o tym, jak reprezentować zwierzęta. Teraz, bo tutaj padło też, że cała ludzkość jest reprezentowana, czy ma prawa... No nie, do 18 roku życia dzieci, i tu nad tym też myślimy, jak skrócić wiek, w którym dlaczego 17-latek miałby mieć gorszy ogląd sytuacji niż, przepraszam za sformułowanie przysłowiowe, 95-latek, któremu życzymy oczywiście zdrowia, ale nie musi mieć lepszego rozeznania, na kogo głosować, prawda? I tak dalej. I ostatnia uwaga to jest taka i ostatni wątek, który bym chciał, a o tym bym długo mógł, mianowicie, że jednak cała ta antropocenowa nasza, jednak bardzo radykalny się staje w tych sprawach, ale ta debata idzie też na absolutnie czołowe zderzenie z monoteistycznymi religiami. Bo te religie to po prostu cały czas, jak nie rodzina, 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 oczywiście polska rodzina, bo człowiek, człowiek, człowiek. Czy ktoś, ja wiem, zaraz ktoś wstanie i powie, a u mnie to jest taki mądry ksiądz, który tam czasami o zwierzęciu wspomni, prawda? No ale zasadniczo się nie wspomina, prawda? I to nie dotyczy tylko akurat tych naszych, prawda, nieudaczników, ale wielu religii takich właśnie, które... I tu religie wschodu już od dawna miały jednak inne pojęcie, te kobiety hinduskie, które 50 lat temu łapały się i chroniły drzewa, prawda, narażając się na pałowanie policji. To wszystko jest część naszej historii, tylko z jakiegoś powodu żeśmy nie reagowali wcześniej. Dziękuję. Szanowni Państwo, pozostało nam 7 minut do końca. Zanim poproszę naszych gości o podsumowanie i odpowiedzenie na pytanie, skąd nadzieja? Czy ktoś chciałby zadać pytanie? O, jest zgłoszenie, pani zdążyła. Nie wiem, czy mamy więcej mikrofonów, to ja się posłużę. O tym się posłużę. Ja udało mi się. Bardzo się cieszę. Edyta Pietrzak, Politechnika Łódzka. Ja bardzo Państwu dziękuję za tę debatę. Czekałam na nią i warto było. Pytań mam kilka. Pierwsze do profesora Kina. Tylko jest, przepraszam, 6 minut 35 sekund do końca, więc prosiliśmy bardzo zwięźle. Bo mówił Pan o takiej redefinicji demokracji, którą i szansę, o szansie, którą daje antropocen. Chciałam zapytać o Pana koncepcję społeczeństwa, globalnego społeczeństwa obywatelskiego w kontekście antropocenu. Jak Pan jej widzi dzisiaj, bo ona trochę przygasła, ta idea. To jest jedna rzecz. Druga rzecz do Pani profesor Lazari Radek, jeśli chodzi o zwrot postantropocentryczny. Co Pani myśli o takich propozycjach Karen Barat i nowego materializmu? Jak w kontekście tego nowego materializmu ten zwrot postantropocentryczny możemy widzieć. I do pana profesora Markowskiego pytanie o taki potencjał obywatelstwa, istot, jakby włączający i wykluczający potencjał obywatelstwa istot nieludzkich. Jak pan profesor by to widział, bo to są też chyba ciekawe rzeczy. To tyle, dziękuję. No to już mamy gotowe pytanie. A panu redaktorowi Szymonowi bardzo dziękuję za wszystko, co pan robi. To może zacznijmy od pana profesora, albo nie, od końca. To po minucie mamy mniej więcej. Panie profesorze, profesor Markowski. No to znowu jest takie coś, że bardzo krótko bym powiedział. Mnie dziwi to polskie przysłowie człowiek człowiekowi wilkiem. Jak się w końcu dowiedzieliśmy, jak naprawdę żyją społeczności wilcze, to powinno brzmieć wilk wilkowi człowiekiem, prawda? Raczej niż... To i nie wiem jak jeszcze, to jest wielkie zadanie właśnie dla zoologów, biologów. Ja mam teraz w ręku taką książkę, stałem się z psiarzem, kociarzem, jak zrozumieć kota. Ni cholery, nie da się zrozumieć to, co przynajmniej moje koty nie tego, ale ludzie się starają.
To nie będzie wyglądało tak jak nasze obywatelstwo, ale może pewnego rodzaju rzeczy będą jakoś tam mogły być nagłośnione w imieniu tych istot. Za to podobno koty bardzo dobrze nas rozumieją, tylko kompletnie ignorują to, co do nich mówimy. Pani profesor. To na pewno. Jeżeli chodzi o te możliwości rozwiązania, no to ja stoję trochę na takim stanowisku, że powinniśmy szukać tego, po pierwsze, co wiemy i co, o czym możemy mówić, a niestety możemy mówić tylko poprzez analogię, prawda? To znaczy najpierw musimy poznać siebie, wiedzieć, jaką mamy budowę, poznać zwierzęta przez analogię. Jesteśmy to ograniczeni przez język. W związku z tym jakby to odwołanie do biologii, do procesów biologicznych jest w zasadzie jedyną możliwością, jaką możemy zrobić, tak? Czyli znowu widzieć siebie jako zwierzę i rozumieć, że to zwierzę obok jest dość podobne. No i dla mnie oczywiście tymi najważniejszymi elementami jest właśnie to, że są podobne w tych uczuciach, to znaczy w tym, że cierpią. W związku z tym powinniśmy tak ułożyć ten świat, żeby te pojedyncze zwierzęta, nie całe gatunki, ale pojedyncze zwierzęta cierpiały jak najmniej. No i zadbać o ich dobrostan. Tak? No to są terminy, których ja używam. Pan profesor John Keane. 100 lat temu, kiedy sam byłem młody, był taki przypadek, żeby zbudować koncepcję uczuć, języka, społeczności obywatelskiej w idei demokracji. Dalej utrzymuję to swoje stanowisko i pani pytanie dotyczące światowego społeczeństwa obywatelskiego jest szalenie ważne. Czego jesteśmy świadkami? Nigdy wcześniej w historii demokracji się to nie zadziało. I oczywiście nie jestem naiwnym optymistą, natomiast to, co widzimy, to wzrost stowarzyszeń, sieci i organizacji ponadgranicznych, które podpisują się pod zatrzymaniem tej degradacji planety, na której przyszło nam żyć. Partie Zielone są jednym przypadkiem. Pochodzę z kraju, które twierdzi, że miało pierwszą partię zieloną na świecie. Takiej partii nie macie w Polsce i dzisiejsza dyskusja odbija to. Jeżeli macie partię zielonych, która kręci sceną polityczną, tak, jest trzech członków parlamentu. My mamy całą izbę wyższą, która jest kontrolowana przez zielonych. Ta współpraca ponadgraniczna, zwykle pokojowa, która odnosi się do upowszechnienia instytucji zupełnie nowych. Dałbym tutaj dwa przykłady. Jeden, który nie był dyskutowany dzisiejszego wieczora, to ten odnoszący się do reżimów energetycznych. Jeżeli patrzy się na historię demokracji, spotkania Greków były formą demokracji, gdzie męska siła mięśni była głównym źródłem energii. Co ciekawe, reprezentacja demokratyczna rozpoczęła się pod koniec XIX wieku i marła z końcem II wojny światowej. Było to przeobrażenie demokracji, które odbyło się równocześnie z zmianą reżimu na reżim węglowy. Ta era, demokracja monitorująca, wolne wybory i odpowiedzialność, niezależnie gdzie wykonuje się władzę, jest zmaganiem, które trwa, które ma coś wspólnego z tym, czy może być jakaś zmiana do reżimu powęglowego. To jest ogromny temat. Na całym świecie i w Europie odbywa się mnóstwo współpracy na poziomie społeczeństwa obywatelskiego, jeżeli chodzi o inwestycje, o zaangażowanie. Jeszcze jeden przykład. Nie wspominaliśmy. Zegar. COVID-19, który jest alegorią, mam nadzieję, którą będziemy pamiętać. Jest to alegoria tego, co się stało, kiedy ludzie niszczą biom
mści się na człowieku. Nie po raz ostatni będzie tego więcej. Powiedziałbym, jest poziom społeczeństwa, który godzi się na poziomie wirusologów, społeczeństwa, naukowców, żeby bronić się przed kolejnymi. Czytanie, słuchanie. Peter Piot to jest osoba, z którą warto się zapoznać. W Europie jest tym, który mówi, że powinniśmy zwracać uwagę na to, jak natura się na nas mści w dalszym ciągu. Ekstremalnie. Te zoowirusy. Dobra, kończę. Szymon Bujalski, John Keen, Katarzyna Delazari Radek, Radosław Markowski. Serdecznie dziękuję Państwu. Ja się nazywam Michał Sutowski. To były wyzwania antropocenu, a reakcja nauk społecznych. Ostatni chyba panel dzisiejszego dnia w ramach Igrzysk Wolności. Dziękuję bardzo. It's not always easy to recognize. It may look like this. Or like this. It may be a burden. But it is a responsibility that we embrace nonetheless. But if it means this for one person and this for someone else, maybe it ultimately means being there for one another. It isn't handed to us, but we know where to find it and how it feels, how it tastes, and what it sounds like when we finally have it. It means different things to different people, but for many, it means everything. And if we all fight for it, it will eventually bring us together.
Atlas Network is, as the name suggests, a network, and it's global. We work all around the world. We're based in the U.S. We have about 159 partners in the United States right now, and the bulk of our partners are outside, nearly 500 in total. Atlas Network, it connects people from all over the world defending the idea of human dignity, defending human rights and personal liberties. Atlas Network is focusing on, I think, the most important and moral cause in the entire world. We partner with local innovators, local leaders who understand conditions on the ground in communities facing real challenges. We look at the people from the Worldwide Freedom Movement that are passionate, are ready to make a difference, understand local conditions, and we invest in them. At Atlas Network, we unleash individual ingenuity to enrich humanity. The United States does not have a lock on the idea of freedom and liberty. Those ideas are beyond borders. One of the main goals of Atlas Network is to eradicate poverty around the world, and we do that by investing millions of dollars in our partners' work every year. Historically, wealthy nations around the world have tried to help low-income countries develop. The way we've been doing it traditionally has not really been working. So there's a movement to do development differently, and that means we need to step back as outsiders and rethink the role that we're playing in helping people in low-income countries achieve their dreams. We want to make the world a better place. We want to make the world a freer world. All of us want to leave a legacy and be part of something big to make a better world. This is exactly the work of Atlas Network. With our growing number of hundreds of successful partners, we're stronger than ever. Changing the world. Changing the world. Changing the world starts together with us.